Dzień dobry, czyli witajcie w kolejnym odcinku naszych podcastów, w którym opowiadamy Wam o tym, co możecie robić uczelni oprócz studiowania. No i dzisiaj mamy trochę inny temat, aniżeli targi pracy, bo rozmawiam z przedstawicielem koła naukowego. Cześć! Cześć, ja nazywam się Piotr Mucha i jestem przewodniczącym działu nauki w Hossa Pro Capital. To jest koło, które działa już od 30 ponad lat na Uniwersytecie Ekonomicznym. Więc też dużo prowadzących było wcześniej osobiczami, teraz mówimy na nich ex- osobicze. My zajmujemy się głównie kształtowaniem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, biznesu i inwestycji. A dlaczego mówimy? Dzięki bardzo za ten wstęp. A dlaczego jeszcze chciałem to dodać? Dlaczego mówimy właśnie o kole naukowym i kołach naukowych? Ponieważ pracodawcy bardzo mocno w czasie poprzednich naszych podcastów zgłaszali właśnie takie sugestie, że fajnie, żebyście włączali się w działalność kołów naukowych, bo tam możecie się rozwijać i możecie to pokazywać w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Stąd nasza dzisiejsza rozmowa. No więc to wróćmy do tematu. Czym zajmuje się koło, właśnie Twoje koło naukowe, w którym działasz? Więc. Co tydzień mamy otwarte spotkania środowe, więc zapraszam wszystkich, nie musicie być członkami, żeby na nie uczęszczać, gdzie mamy wykłady eksperckie najczęściej lub prezentacje przygotowane przez członków koła. Najczęściej z tematyki finansów, giełdy, inwestycji w nieruchomości, finanse osobiste, fundusze inwestycyjne, prowadzenie własnego biznesu. Mamy też dużo warsztatów, które są na przykład prowadzone przez ex-hostowiczów, czyli byłych członków koła. Na przykład mieliśmy takie warsztaty z biznesu, z Corporate Finance, więc jest naprawdę dużo możliwości rozwoju w tym kole. Dodatkowo jeszcze organizujemy konferencje. Co roku mamy 4-5 konferencji, przeważnie jednodniowe, chociaż jedna jest dwudniowa, podczas której właśnie mamy panele eksperckie. I może na tym się wykazać zarówno z działu projektów, czyli organizacja tego całego wydarzenia, jak i również z działu marketingu, gdzie właśnie dbamy o promocję tego. Więc tak naprawdę nieważne czym się chcesz zajmować powiązanym z działalnością organizacji, to możesz w pełni swobodnej formie. Czyli my jesteśmy podzieleni na mm, kilka grup. Czyli mamy dział projektów, mamy dział nauki, mamy dział finansów, mamy dział marketingu, mamy dział hr i PR-u, ale tak naprawdę wszystko jest płynne. To znaczy, że jeżeli ty masz pomysł, że hej, chcę założyć podcast, to zakładasz podcast. No dobra, to teraz słuchaj, bo dużo inicjatyw, dużo się dzieje, więc pomału trochę strukturyzujmy. Kto może być, zostać członkiem koła najpierw, tak dopytam. Każdy? Mm -hmm, tak, członkiem koła może zostać każdy. Mamy selekcję, czyli musisz coś wiedzieć? Coś wiedzieć e, z, czego? Tak, z z ogólnej tematyki rynków kapitałowych. Czyli okay. inwestowanie e, lub biznes. I jak to sprawdzacie? To jest jakiś test wiedzy, rozmowa z Wami, jeżeli możesz powiedzieć, oczywiście. Mm, na początku mamy test online, no ale wiadomo, jak to z testem online. Tak. E, później mamy rozmowę rekrutacyjną. Okej, okay. jeżeli zostanę członkiem, mogę, e, wejdę do koła e, Waszego, do Waszego koła. To w tym momencie mogę działać w dowolnej, jakby o, w dowolnym obszarze, tak? Tak, tak. tak, jest, tak, którym... tak. Na początku dołączasz, jakby do. Danej grupy, mm -hmm. gdzie zostajesz przyporządkowany, na przykład do działu nauki, ale tak naprawdę, jeżeli tylko chcesz, to możesz dołączyć do każdego działu i robić, co tylko chcesz, łącznie z, jakby z nowymi swoimi własnymi inicjatywami. Nie ma tutaj czegoś takiego, że ktoś musi do mnie po podejść i się zapytać, hej, czy mogę zrobić to. No nie, po prostu możesz to zrobić. Mhm. Prawda? Oczywiście, no, jeżeli planujesz zrobić, coś, coś dużego, co wykorzystuje jakieś pewne działy marketingu, no to musisz się komunikować z szefami tych działów, i tak dalej, żeby prosić o pomoc, ale inicjatywę masz wolną do działania w dowolnym, jakby temacie, w dowolnym sektorze. Okej, okay, to teraz, bo mówisz z szefami, więc chciałem dopytać, ilu jest członków koła naukowego? Oj, nie wiem, członków jest chyba z 70 około. Czyli dość duża organizacja, tak, duża tak, koło tak, naukowe, tak. które działa na uczelni. Jeżeli pamiętasz, ile jest tak działów? Pira z Pięć działów. Pięć działów macie, dobrze. I ja rozumiem, że jeżeli będę chciał, to mogę się włączyć do każdego z tych działów. Jeżeli też potrzebuję zorganizować jakąś inicjatywę, to powinienem rozmawiać z poszczególnymi osobami z tych działów, żeby ich włączać tak, do swoich działań. Powiedzieli, że organizujecie wykłady yy, i prelekcje. One się odbywają co tydzień, tak, w jakiś konkretny dzień, mhm. czy po prostu mam gdzieś tych informacji i nasi słuchacze mają gdzieś tych informacji szukać. Możecie je znaleźć na naszym Facebooku lub na stronie internetowej, ale spotkania cotygodniowe są zawsze w środę o 18.00 w budynku A, to jest aktualnie sala 202. I teraz, jaki plan jest na kolejne jakieś najbliższe spotkania? Masz już możesz odkryć tematy, czy mhm. raczej nie? Na przykład, na dzisiejszym spotkaniu będziemy mieć dwie prelekcje na temat fraktalnej konstrukcji wykresów świecowych. Okej, okay, dobrze, już nie zagiąłeś. Nie wiem, o czym to jest. Spokojnie, ja też nie wiem, o czym to jest. Um, tutaj myślę, że to jest bardziej jakby kreatywne podejście do, do wykresów, ale, ale też nie wiem, zobaczymy. Um, I drugie wystąpienie jest moje, gdzie tak naprawdę prowadzę warsztaty na podstawie książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Nie wiem, czy czytałeś. Nie, tego akurat nie, nie czytałem. Okay. Więc co, te, co się tam mogą uczestnicy dowiedzieć? Tak, odkryj delikatnie, żeby nie za mocno. Okej, okay, więc ta książka jest o sposobie myślenia osób bogatych. Mm -hmm. Cokolwiek to znaczy. Okej, okay. już. Z, z podobne książki czytam, już teraz wiem o co chodzi. Dobra, no i. Mm -hmm. No i to na przykład będę przedstawiał jak najważniejsze lekcje z tej książki. Co, jak myślą bogaci, co robią bogaci, a co prowadzi jakby do finansowej, do bycia biednym po prostu, mm -hmm. finansowo podejmowania złych decyzji finansowych. Mm -hmm. Podobną książkę czytałem, myślenie działania ludzi bogatych, czy myślenie coś takiego, wiem, że też to analizowałem mi tam podobna część jest. I to jest bardzo interesujący temat, nie ukrywam, bo to fajnie odsłania E, czym się takie spostrzeżenie myślenia nie różni u ludzi, co może prowadzić zwyczaje, czy nawyki mogą prowadzić do tego, żeby po prostu mm -hmm. bogacić się, tak mm -hmm. to powiem. No dobra, pokazujesz, że wiedza, no to teraz pytam cię z perspektywy je, załóżmy kandydata. E, bo pewnie osoby zadają takie pytanie: co Tobie daje uczestnictwo w kole naukowym? W życiu prywatnym Ma, przenosisz, wykorzystujesz tę wiedzę? Mm -hmm. więc na pewno te spotkania środowe, gdzie mamy ciekawych prelegentów, ale na to może tak naprawdę każdy przyjść, to są otwarte spotkania środowe, więc nie musisz być członkiem, ale też daje mi możliwość dostępu do tych właśnie działów, które wymieniłem. To znaczy, że jeżeli ja mam jakąś inicjatywę, tak, na przykład rozpocząłem podcast hostowy, to ja nie działam samodzielnie, tylko mam do dyspozycji ludzi z działu na przykład marketingu. Którzy pomogą mi wypromować ten podcast. Mam dostęp do działu finansów i do budżetu. Um, mam dostęp do działu PR-u, który zajmuje się kontaktem z innymi firmami i może dostać pieniądze na, jako sponsoring tego podcastu. Więc to na pewno jest ta struktura koła, którą dostaję, która pozwala mi lepiej, lepiej działać, lepiej operować. Um, na pewno też dostaję. Duży, dobry networking, bo ja zauważyłem, że na uniwersytecie jest część osób, które tam chodzą, żeby mieć papierek, nic za bardzo nie wiedzą, nie interesują się w ogóle biznesem, na przykład, no to jest normalne, interesują się innymi rzeczami, ale jeżeli ja chcę poznać osoby, które interesują się na przykład inwestycjami, interesują się biznesem, chcę powymieniać swoje zdanie z nimi, szukam osób, które są bardziej aktywne. To właśnie takie koło naukowe jak hosta to jest idealne miejsce, żeby ich poznać. Okej, okay, czyli po pierwsze networking, czyli kontakty, po drugie wsparcie, bo to tak mocno mm -hmm. opinię, że miało, że nie czujesz się osamotniony w tym, co i członkowie koła nie czują się osamotnieni w tym, co chcą robić, bo mogą skorzystać z zasobów. No a czego ci nauczyło działanie w kole? Więc mnie najbardziej nauczyło osobiście z perspektywy. Mm, Przewodniczącego działu nauki, zarządzania ludźmi. Bo okay. to była jedna rzecz, który, u której u mnie było bardzo, bardzo słabo i myślę, że przez ten rok bardzo dużo się nauczyłem, jak motywować, jak kontrolować pracę w zespole. Bo ja często miałem tak, że na przykład podczas pracy zespołowej, tutaj ja mówiłem, dobra, ja się na tym znam, ja to zrobię, i to był jakby. Ja po prostu byłem trybem, ja. który coś tam robił, mhm, prawda? Tak. A teraz bardziej e, łączę tych ludzi i, i motywuję, żeby oni coś, coś tworzyli, nawet z taką perspektywą długoterminową, że jak mnie już w tym kole nie będzie, to ja wiem, że są jakby osoby, które dalej będą kontynuować te rozpoczęte przeze mnie prace. Czyli kompetencje miękkie. Mhm, I mhm. to bardzo mocno też wyrzuca. Tak. Było. No i oczywiście też wiedza, prawda? Tylko, że ja już miałem trochę wiedzy na temat inwestycji, mhm. Więc tutaj po prostu była o wiele większa amplituda tych umiejętności miękkich, zarządzania ludźmi i marketing i tak dalej, i tak dalej od tej, tej teorii jak inwestować i tak dalej. Okej, okay. to teraz z twojej perspektywy jak myślisz, czy działalność w kole naukowym otwierać więcej drzwi u pracodawców? Czy myślisz, że to jest łatwiejszy start w pracy? Tak, to jest o wiele łatwiejszy start w pracy, ponieważ łatwo jest natrafić na eksosowicza jako rekrutera. I to ułatwia. I to aktywację. ułatwia, bo wy jakby jesteście z jednego gangu, że tak powiem. Tak, bo coś macie, co, co was Tak. Włączy? No i oczywiście jakby Hossa reprezentuje właśnie takiego studenta bardziej aktywnego, mhm. że o tobie się bardziej chce, działasz w tych działach, umiesz podstawy marketingu, podstawy zarządzania, chodzisz na te środowe, masz dodatkową wiedzę, organizujesz konferencje, no to też oczywiście masz, masz jakby co wpisać do CV jako więcej umiejętności. Mm -hmm. Czyli wyrobiona marka też w tym momencie, nie? Mm -hmm. to jest jakiś grade, tak, no to który... jednak jest ponad 30 lat, więc... Więc to jest glej który potwierdza wasze kompetencje. A czy macie firmy, z którymi współpracujecie? Takie na stałe, jakichś partnerów biznesowych swoich? E, tak, mieliśmy bardzo stałego partnera strategicznego Credit Suisse. No aktualnie jeszcze rok będzie działać, a później nie wiadomo co z nim. Nie wiadomo czy ta umowa jakby przejdzie dalej do tego banku, który go przejął. Ale też rozpoczynamy. Mm, Mamy też sponsoring od mniej, jakichś mniejszych firm, które tam no, na przykład. Nam to... Dają mniejsze dofinansowanie na konferencje, poszczególne I czy szukacie warsztaty. takich partnerów? Tak, rozumiem, tak. Że jesteście otwarci ta... na ten mm -hmm. współpracę? Cały dział do tego mamy, więc. Więc ja. jeżeli słuchają nas też fir, przedstawiciele firm, to tutaj e, możecie zgłosić się do przeróżnie działającego się koła, e, przez którego będziecie mogli też porozmawiać i pokazać swoją firmę jako potencjalnego pracodawcę. Mm -hmm. Do czego też zachęcamy. Oczywiście. E, no dobra. no. A... Oprócz wykładów gościnnych, czy są jakieś takie większe wydarzenia, które macie wpisane w swój kalendarz? Tak, największe wydarzenia to są konferencje. Mm -hmm. Była już konferencja o kryptowalutach. Aktualnie mm, za kilka tygodni będzie konferencja o Forexie, czyli pary walutowe. Będziemy też mieć konferencję o nieruchomościach, konferencje o akcjach. I to są takie największe wydarzenia, które mamy zaplanowane na ten rok. I wszystkie informacje, rozumiem, są publikowane na face waszym Facebooku, mm -hmm. e więc też linka do tego Facebooka zamieścimy pod podcastem, żebyście mogli pooglądać, zobaczyć, jeżeli mm -hmm, was oczywiście jasne. takie wydarzenie zainteresuje. No to kończąc, czy rekrutacja, bo tak mnie to zaciekawiło, czy rekrutacja do waszego koła odbywa się cały czas, czy jakieś są sezony, okresy otwarcia okienek? Mamy dwie rekrutacje w roku, wiosenną i chyba zimową. W każdym razie, przez to, że te środowe spotkania są otwarte, to tak naprawdę możesz funkcjonować jako członek koła przed rekrutacją. Po okay. prostu tam przyjdź, usiądź i posłuchaj. Tyle. Oczywiście, jeżeli jesteś członkiem, to masz um, dostęp do, do finansów, um, masz czasami dofinansowania na niektóre wycieczki, że w ogóle możesz pojechać na przykład na wycieczki. Okay. O tym nie wspomniałem, też mamy wycieczki swoje. Um, też mamy wycieczkę, na przykład, w, do, na którą przyjeżdżają ex gdzie możesz już poznać osoby, które działają w różnych firmach i, i są doświadczeni w pracy. Możesz zrobić bardzo dobry networking na tych wycieczkach. Więc nie do wszystkiego masz dostęp, póki nie zostaniesz członkiem, ale do tej głównej rzeczy, którą są spotkania środowe, m, możesz przyjść nawet nie będąc członkiem. Do czego was serdecznie zachęcamy. No dobrze, to słuchaj, na koniec jakiś, czym chciałbyś się jeszcze pochwalić, czy też o czym chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom, żeby zachęcić do tego, żeby uczestniczyli w waszych wydarzeniach i włączyli mm -hmm. się w działalność koło. Więc ja ostatnio... Byłem na spotkaniu rodzinnym i rozmawiałem z urzędu pracy do finansowania na założenie własnego przedsiębiorstwa. Mm -hmm. No i tam wujko mi powiedzieli: O, to kup sobie iPhone'a, kup sobie komputer, kup sobie nowy fotel, kup sobie nowe słuchawki, nowy mikrofon. A ja wtedy do nich mówię, ale ja bym chciał kupić za te pieniądze jakieś aktywa, które pozwolą mi więcej generować przychodów. Mm -hmm. Oni wtedy się zaczęli śmiać i powiedzieli mi, że czegoś takiego nie ma. Więc jeżeli ty jesteś w tej rozmowie po mojej stronie, to zapraszam do hosts. Tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie koła naukowego i za Waszą działalność i mam nadzieję, że oczywiście nasz, zachęciłeś naszych słuchaczy do uczestnictwa w Waszym wydarzeniu, do czego też Was my jako przedstawiciele Centrum Współpracy z biznesem zachęcamy, bo tak jak powiedziałem wielokrotnie pracodawcy podkreślali, że taka działalność w takich kołach jest bardzo bardzo pozytywnie widziana e, w Sywii kandydatów. Także tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Także dzięki Ci bardzo jeszcze Raz. Dziękuję bardzo, kaszu. Dzięki bardzo Wam za słuchanie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Do usłyszenia, pa, pa. Cześć. usłyszenia.